Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Filip Dudek i jestem młodszym inżynierem aplikacji w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Jak być może państwo wiedzą, Maturg wypuszcza aktualizację swojego oprogramowania dwa razy do roku i w dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować państwu nowości, które zostały dodane w ostatnim wydaniu R2022A. Zapraszam do oglądania. Tak długo wyczekiwany przez wszystkich tryb ciemny został w końcu dodany do wersji przeglądarkowej MATLAB Online. Wchodząc na stronę internetową MATLAB Online, czyli matlab.maturgs.com, możemy przejść do zakładki Preferences i następnie z menu wybieramy Appearance i tutaj możemy już zmienić kolorystykę naszego edytora. Na pewno oczy wszystkich użytkowników MATLABa Online będą zadowolone z tej aktualizacji. Twórcy oprogramowania MATLAB stawiają bardzo duży nacisk na używanie aplikacji, które mają ułatwić pracę użytkownikom i upraszczać też powtarzalne czynności. Stąd też w tym wydaniu pojawiły się aż trzy nowe aplikacje. Pierwszą z nich jest Hardware Manager, która ułatwia używanie z poziomu MATLABa zewnętrznych urządzeń podłączanych do komputera. Po jej uruchomieniu widzimy wszystkie podłączone do komputera urządzenia. Możemy wybrać dane urządzenie z listy i uruchomić dedykowaną dla niego aplikację, np. CAN Explorer czy Image Acquisition Explorer. Jeżeli brakuje nam jakiegoś pakietu wsparcia, to znajdzie się o tym również informacja i skąd możemy ten pakiet wsparcia pobrać. Jeżeli jakiegoś urządzenia brakuje na liście, możemy je bezpośrednio dodać z rozwijanej listy i doinstalować potrzebne pakiety wsparcia. Kolejna aplikacja przydać się może na przykład osobom pracującym z danymi, czyli inżynierom uczenia maszynowego. Jest to Data Cleaner. Z poziomu tej aplikacji na początku możemy zaimportować dane znajdujące się na przykład w plikach CSV czy też w arkuszach Excela i następnie możemy dokonać wstępnej eksploracji tych danych. Możemy na przykład określić, jaki typ danych znajduje się w tabeli, określić nazwy kolumn czy typy poszczególnych kolumn, następnie wizualnie wstępnie zweryfikować poprawność danych i ewentualne występowanie błędów czy też pustych komórek. Po imporcie otrzymujemy dostęp do większej gamy narzędzi. Przede wszystkim na samym początku wizualizacja, na przykład zawartości oraz ilościowego składu poszczególnych kolumn należących do jakichś klas, danych statystycznych. Głównym celem tej aplikacji jest jednak czyszczenie danych, czyli na przykład usuwanie czy wypełnianie brakujących wartości lub obsługa błędnych wartości i normalizacja danych. Wszystkie te narzędzia i wszystkie te metody możemy wybrać tutaj ze wstążki na samej górze, w tym przypadku na przykład Clean Missing Data i następnie tutaj z menu po prawej stronie możemy dopasować naszą metodę do danych i do tego, co dokładnie chcemy zrobić, wybrać zmienne w naszej tabeli, zdefiniować, w jaki sposób będziemy określać brakujące wartości, co potem z nimi zrobimy. To wszystko już zależy od problemu, który chcemy rozwiązać. I gdy już będziemy zadowoleni z procesu przetwarzania danych z danego kroku, możemy zapisać poszczególne wykonania tego kroku, dodać nowe narzędzia i tak stworzyć zautomatyzowany workflow, który na nowych danych będzie wykonywał dokładnie takie same czynności i przetwarzał je w dokładnie w taki sam sposób, dzięki czemu dostaniemy powtarzalność naszych zbieranych danych, na przykład w czasie rzeczywistym z czujników. Ostatnią nową aplikacją jest Code Compatibility. Aplikacja ta pozwala przeanalizować kompatybilność kodu MATLABa w naszych projektach z aktualną wersją MATLABa. Po wczytaniu folderu z projektem wyświetla się taki raport z analizy, gdzie znajdziemy wiele informacji. Przede wszystkim, kiedy została wykonana analiza, na jakiej wersji MATLABa oraz jakie pojawiły się na przykład błędy składniowe, czy w naszym projekcie pojawiły się jakieś funkcjonalności, które już zmieniły swoje zachowanie, czy też po prostu zostały usunięte, bo występowały w poprzednich wersjach MATLABa oraz pojawiają się też propozycje nowych funkcjonalności, które moglibyśmy wykorzystać, którymi moglibyśmy zastąpić nasze funkcje, aby ulepszyć działanie naszego kodu. Oprócz tego mamy tutaj listę wszystkich funkcjonalności i wszystkich ewentualnych błędów, które zostały zweryfikowane w naszym projekcie oraz pełna lista plików, które zostały przeanalizowane. W celu ochrony naszego kodu źródłowego został ulepszony algorytm tworzenia tzw. P-plików, czyli plików z zacienionym
kodem źródłowym. Podając jako argument do funkcji pcode aktualną wersję MATLABa, czyli z myślnikiem R2022A, używany zostaje właśnie ten ulepszony algorytm, który zabezpiecza kod źródłowy przed jego odczytaniem. Tak stworzonego pepliku nie da się bezpośrednio podejrzeć, nie da się zobaczyć jego zawartości, a nawet jeżeli ktoś byłby w stanie otworzyć ten plik, to ta zawartość będzie nie do odczytania przez człowieka. Plik stworzony przy użyciu tego ulepszonego algorytmu będzie mógł zostać otwarty w wersjach MATLABa R2022 i nowszych. Dla osób integrujących Pythona oraz MATLABa wprowadzone zostało dodatkowe ułatwienie. Teraz, oprócz wywoływania funkcji i skryptów Pythona z poziomu MATLABa, możemy również edytować pliki Pythonowe w edytorze MATLABa. Tak otwarty plik ma automatycznie pokolorowaną składnię, a edytor dba o odpowiednie formatowanie wierszy, by plik z rozszerzeniem .py dało się zmieniać i testować z poziomu jednego środowiska. Dzięki temu nie musimy już przełączać się pomiędzy jednym środowiskiem programistycznym MATLABa, a drugim Pythona i dzięki temu integracja tych dwóch języków programowania staje się jeszcze prostsza. Jedna z ciekawszych zmian w Simulinku dotyczy bloku cFunction. Teraz w tym bloku możemy tworzyć obiekty i wywoływać metody klas napisanych w C++ w osobnych plikach i w osobnych skryptach. W środku możemy także zdefiniować typy danych wchodzących i wychodzących z tego bloku, czyli tych danych, które podejmować będą interakcje z naszą klasą i czy z naszym obiektem. Dzięki takiej funkcjonalności integracja kodu C++ i MATLABa staje się jeszcze prostsza, co pomaga przyspieszyć wykonywanie modelu i proces wdrażania kodu na docelowej platformie. By iść za trendem transformacji energetycznej na odnawialne źródła energii, do biblioteki bloków Simscape dołączył nowy, modelujący zachowanie elektrolizera. W jego wnętrzu możemy zmienić szereg parametrów chemicznych i fizycznych urządzenia, aby odwzorować jego pożądane działanie. Dzięki dodaniu tego bloku do biblioteki możemy tworzyć i symulować na przykład chociażby modele ekologicznej mikrosieci elektroenergetycznej, która bazuje na odnawialnych źródłach energii, czyli na przykład zawiera w sobie panele słoneczne i właśnie ten wspomniany elektrolizer. Oprócz zmian w istniejących już toolboxach dodane zostało również 5 nowych produktów. Pierwszym z tych produktów jest Bluetooth Toolbox, który implementuje ustandaryzowane narzędzia do projektowania, symulowania i weryfikacji systemów komunikacji Bluetooth. Korzystając z tego toolboxa, możemy tworzyć i analizować łącza komunikacyjne Bluetooth oraz testować na przykład ich zgodność ze standardami takimi jak Bluetooth Low Energy czy też Bluetooth Classic. Ponadto można również analizować interferencje, tworzyć systemy lokalizacji przy użyciu Bluetooth oraz scenariusze Low Energy Audio, modelując wiele warstw komunikacyjnych protokołu Bluetooth. Kolejny produkt to DSP HDL Toolbox. Zapewnia on zweryfikowane i gotowe do wdrożenia bloki i podsystemy Simulinka, które możemy użyć do zastosowań związanych z przetwarzaniem sygnałów, takich jak np. komunikacja bezprzewodowa, radary, audio czy też przetwarzanie danych z czujników. Używając tych bloków możliwe jest modelowanie i symulowanie różnych architektur sprzętowych dla algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów i następnie te stworzone architektury, stworzone algorytmy możemy wygenerować kod VHDL i Verilog, który ten kod jest gotowy do wdrożenia na docelowej już platformie. Industrial Communication Toolbox to jest pakiet nowych narzędzi, które pozwala na dostęp do danych z urządzeń przemysłowych, zarówno danych historycznych, jak i tych zbieranych na przykład w czasie rzeczywistym. Możliwe jest odczytywanie, zapisywanie oraz logowanie danych OPC Unified Architecture z urządzeń takich jak rozproszone systemy sterowania, systemy akwizycji danych czy też sterowniki PLC. Do tego można odczytywać dane bezpośrednio z serwerów OSIsoft PI i używać tych danych do monitorowania i usprawnienia procesów i analizy predykcyjnej. Roadrunner Scenario to jest interaktywny edytor, który pozwala na projektowanie scenariuszy do symulacji i testowania systemów autonomicznej jazdy. Możemy dodawać różne obiekty do naszej symulacji, takie jak na przykład pojazdy i ich ścieżki, które pokonują, definiować logikę symulacji i parametryzować poszczególne scenariusze tych symulacji. Scenariusze te mogą zostać później wyeksportowane do ASAM Open Scenario i następnie użyte w innych symulatorach czy też w innych odtwarzaczach symulacji kompatybilnych z tym formatem. Dzięki parametryzacji scenariuszy możemy tworzyć wiele wariantów danej sytuacji na drodze w celu automatyzacji testów przy tworzeniu naszych algorytmów.
Dla twórców algorytmów komunikacji bezprzewodowej dodany został Wireless Test Bench. Zapewnia on dostęp do aplikacji gotowych do uruchomienia na urządzeniach SDR w celu szybkiej transmisji danych, przechwytywania i monitorowania spektrum. Używając poleceń MATLABA możemy połączyć się z urządzeniem SDR, wykonać stworzone wcześniej aplikacje i wykonywać pomiary w czasie rzeczywistym. Wprowadzonych zmian i nowości jest oczywiście dużo więcej i by poznać całkowity zakres zmian, zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę internetową MATWORKSA podaną w opisie, na której znajdują się właśnie nowe produkty i wprowadzone uaktualnienia, podzielone też na poszczególne produkty i poszczególne toolboxy. Do tego zapraszam Państwa do wzięcia udziału w MATLAB Expo, które odbędzie się online 17 i 18 maja. Jest to wydarzenie, na którym inżynierowie, badacze i naukowcy z całego świata przedstawiają swoje projekty i pokazują, w jaki sposób MATLAB oraz Simulink pomogły badaczom w ich pracy. Wśród tematów prezentacji, takich jak sztuczna inteligencja czy nauki o klimacie i elektryfikacja, pojawi się również What's in MATLAB and Simulink w edycji R2022A, gdzie od samych twórców oprogramowania usłyszą Państwo o najnowszych aktualizacjach i funkcjonalnościach. Zachęcam do rejestracji poprzez stronę podaną w opisie filmiku. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zachęcam do kontaktu z nami oraz śledzenia naszych mediów społecznościowych. Do usłyszenia!